Może nie. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. I zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z argentyńską wołowiną i nie tylko. W ogóle z kuchnią argentyńską, hiszpańską. Jesteśmy przed Salto Resto i zapraszam Was na kolację. Moi drodzy, mamy, już siedzimy. Restauracja jest pełna gości. Bez rezerwacji tutaj wieczorem nie wejdziecie. Wybraliśmy sobie na spółkę 3 przystawki i będziemy jedli za chwilę. Jest to w ogóle bar, który przede wszystkim słynie ze steków, ale mają tutaj także ryby, ponieważ jest to kuchnia argentyńsko-hiszpańska. No to zjemy sobie dzisiaj ceviche z dorady z kolendrą, limonką, chili tradycyjnie, tatar z tuńczyka z awokado. Tak. I mamy... Ja przepraszam, tak? Ale pani się zna lepiej niż nasi kelnerzy. Nie, chyba nie. Wspaniale, wspaniale. Dziękuję. I jeszcze Wam pokażę zwykły tatar wołowy z grzanką, doprawiony kaparami, doprawiony musztardą. Mamy też masełko. I nie wiem, czy jeszcze coś tutaj jest takiego spektakularnego, to zaraz zobaczymy w smaku. No to ja zacznę od dorady. Widzicie, jestem doceniona, ale jestem normalnie taka, wymiatam. Ojej, jakie to jest pyszne. Ojejku. Dobra. To ma bardzo dużo smaku. Jest idealnie posolone, idealnie dokwaszone. Ryba jest jędrna, ugotowana właśnie w cytrusach, bo na tym polega ceviche. I myślę, że to jest jedno z lepszych ceviche, jakie w życiu jadłam. Jak na polskie warunki, to naprawdę bardzo poprawne. Nie wiem, czy ta marchewka mi tutaj nie przeszkadza, czy dynia. To warzywo jest dla mnie zbędne, ale być może to tak jakby kucharz sobie wymyślił. Ja sobie tutaj przełożę troszeczkę. A jest jeszcze grejpfrut dla odświeżenia, jest troszeczkę cebulki. Myślę, że to jest bardzo udane danie. Spróbuję sobie teraz może tego tatara mięsnego. Też sobie nałożę na chlebek, bo ja to najbardziej tatara mięsnego właśnie na chlebie preferuję. Dostaliśmy do tego oliwę, ocet, sól, pieprz, ale nie wiem, czy jest potrzeba jakichkolwiek dodatków. Zaraz Wam powiem. O, tatar jest chrzanowy. Jest jakaś nutka chrzanu, w związku z tym trochę ostrości czujemy. To jest wołowina campo, czyli wołowina właśnie typowo argentyńska. Poza tą wołowiną możecie tutaj zjeść również wołowinę mazurską, polską. Mają oczywiście łososie specjalnie sprowadzane z Irlandii, ze Szkocji. Myślę, że ryby też są jakieś tam u specjalnych dostawców zamawiane. Jeśli chodzi o sam tatar wołowy, poprawny, aczkolwiek nie wiem, czy mi nie przeszkadza, że jest taki bardzo drobno chyba posiekany, bo nie jest chyba zmielony. Wolę jednak, jak wołowina jest w takich troszeczkę większych kawałkach. Ale to już to kto lubi. A, no i jeszcze trzecia przystawka mnie czeka. Tak. Zamienię sobie. I mamy tutaj tatara z bluefin. To jest rodzaj tuńczyka błękitno-płetwego. Z pomidorem, z salsą właśnie pomidorową, z awokado. Są jakieś chrupki z kukurydzy, z popcornu. Popcorn z kukurydzy. No to powiem Wam, że jak na stekownię, to wygrała ryba. Przykro mi, ale dania rybne smakują mi bardziej. No to tyle z przystawek, bardzo udane przystawki. Może dlatego, że są bardzo odświeżające. I tatar, i ceviche jest na kwaśno zrobione i to mi bardziej smakuje. Natomiast tatar wołowy pozytywny,
ale niczym mnie, oprócz tego chrzanu, to właściwie niczym mnie nie zaskoczył. Moi drodzy, przyszło danie główne, a na danie główne, jak to w Steakhouse, jemy sobie polędwice wołowe. Wzięliśmy sobie na pół, nie wiem, bo nie powiedziano nam, czy to jest argentyńska polędwica, czy polędwica polska, mazurska. Stopień wysmażenia średni, ja już widzę, że to jest taki naprawdę średni stopień wysmażenia. Do tego mamy ziemniaczki gratę z parmezanem. Miały być grzyby sezonowe. Widzę, że to są simeje, więc nie wiem, sezon na simeje mamy w Polsce teraz. Dzikie brokuły i do tego wybieracie sobie sos. Myśmy sobie wzięli sos chimichurri. Mamy tutaj, możemy sobie tą polędwiczkę troszeczkę natrzeć właśnie ziołami, parmezanem, rozmarynem. No i zobaczymy, jak to będzie smakować. Polędwica, taka prawie żyjąca. A w ogóle bez soli, bez pieprzu. Więc ja to troszeczkę sobie doprawię. W sumie mamy sos chimichurri jeszcze do tego, więc może niepotrzebnie ją tak aż maltretowałam. Dobra. No i mamy gratę ziemniaczane z parmezanem, czyli taka zapiekanka ziemniaczana z plastrów ziemniaków. Mamy smażone brokuły z czosnkiem. No i właśnie te owe grzyby sezonowe, prosto z Chin. Znaczy, jedyny problem, jaki ja tutaj mam w tym lokalu, to jest to, że wszystko jest niedoprawione. Tak zwane zrób sobie sam. Ale polędwica z tym sosem jest bardzo dobra. Zobaczymy ziemniaki. Brokuły bardzo dobre, ziemniaki dziwne. One są na łoju wołowym. Mają jakiś taki dziwny smak. Trudny do określenia. No, najmniej mi smakują te ziemniaki z tych wszystkich rzeczy. Polędwica jest, nie wiem, czy akurat tak trafiłam, ale jest naprawdę dobra. Muszę sobie jeszcze wziąć ten kawałek taki bardziej wysmażony. Spróbować. No. Ja wolę taką bardziej brązową, więc ta mi bardziej smakuje, aczkolwiek no nie mam nic przeciwko tej na średnio zrobionej. Bardzo dobry produkt, jeżeli chodzi o steka, to serdecznie Wam go polecam. Weźcie koniecznie brokuły, weźcie sobie grzyby, bo są ciekawe. Sos świetnie do tego pasuje. A te ziemniaczki, to może frytki byłyby lepsze. I wyszliśmy. I jesteśmy po jedzeniu. Moi drodzy, było przepysznie. Zapraszam Was do Salta Resto. Na steka szczególnie, na dodatki do steka szczególnie, na tatara wołowego może nie szczególnie, za to na tatara rybnego bardzo szczególnie. No i cóż, żegnam się dzisiaj z Wami, jestem sama, pozdrawiam Pawcia. No i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wpadniemy, bo bardzo miła obsługa, bardzo nas zapraszali, żebyśmy jeszcze weszli i wstąpili tutaj i na pewno jeszcze tutaj wrócimy, bo było przepysznie, wołowina wybitna, polecam, dziękuję, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmiku.